Dobry, dobry, dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek Supermarket Simulator. No i proszę Państwa, cóż my tu mamy? No. Bieda, bieda, bieda. Oj, pani kierownik, zaraz możesz czekać, bo właśnie wróciła z truskaweczką ze spaceru, także jakby coś wpadło, to z góry przepraszam, ale na to wpływu nie mamy. Mamy. Skrzynka narzędziowa, szeroka taśma, no i można kleić, nie? Ale nie wiem, czy panie kierownik to tak pozwoli na to. Bez walki. Szanowni Państwo, z racji faktu, że bieda na koncie, ja już tutaj nic więcej nie kupię, natomiast możemy przetestować, jak się będą sprzedawały, nie no, myślę, że będą się sprzedawały dobrze te produkty, ale trzeba będzie pouzupełniać później te stany magazynowe. Zastanawiam się nad dokupieniem jednego regału tutaj pod ziemniaki, bo ja wiem, tutaj tylko 4 wory są, ale gdyby tak 2 regały tutaj ogarnąć na ziemniaki, to byłoby może lepiej. Sprawdźmy, jak tam rachunki. Nie ma nic do zapłaty. Jeżeli chodzi o Maxi Ratkę, to też nie ma. Czyli to jest pierwszy dzień. A czy ja ceny zmieniłem? Na 7,30 to zmienią. Co by tam nie marudzili. Dobrze. Dobrze. Patrzymy. Na razie wszyscy chodzą, zglądają, patrzą, szukają. Co by tutaj kupić? Już pierwsza klientka jest. A nie, tam chyba ktoś już coś musiał kupić, bo $41 było 35. Stąd lepiej widać. Także towar w tym odcinku, słuchajcie, będziemy kupowali i uzupełniali na bieżąco, bo innego wyjścia nie mamy. Ostatni ser Maniakela został w związku z powyższym. Koniecznie trzeba będzie tutaj ogarnąć ten temat. Co to tam jeszcze? Masełko to jeszcze, o, woda. O, widzę, że średnie jajca. Turecka kola. Raz tego Sprita można kupić. Tak można wziąć. O, i ostatni ser wyszedł już. Widzę, że na sushi się rzucają, to duże, no już, no bo oczywiście, no kuźwa, patrzcie, a ziemniaki w ogóle nie schodzą, no to ciekawe. Tak bym zrobił, o, wybielacze. Chemia droga jest, kurde. Dobra, spróbujmy na razie tak, pomóżmy tam klientowi, bo się, no właśnie, bo się zaklinował tutaj, zablokował i nie wiadomo. O, patrz, a pani sobie dobrze radzi obok. Tylko ty taki ciapciak jesteś. To jakiś minus dostałem, minus punkcik jeden. Pewnie za brak produktu. Dobra, restokerzy działają. Ser Maniakela wrócił na półkę, bardzo dobrze, ale to jeszcze jeden. No i gitara. Papiery wartościowe Maniakela, no, dokładane są, ale ja im pomogę dołożyć więcej. Bo wiadomo, to za mało jest. Dobra, chłopaki, działajcie. Dużo miejsca na papiery mamy. Co on marudził, że co się stało? Czegoś nie ma, czy... No dobra, przeglądamy dalej, bo może czegoś jeszcze nie być. Tutaj dania gotowe i ryż basmati. Chirio... Aha, nie, bo Chirioski to nie tak, to ich nie... Kurczę, co ja się zabiorę za ten, to oni mi już... Ach, ty synu. Teraz poczekacie.
Dobra, tutaj bym jeszcze domówił może te wybielacze. Mydełko może byśmy wzięli. Tutaj byśmy wzięli raz tabletki. Jeszcze papieru. O. Chodźmy pomóc. Ty znowu ty? Co to dzisiaj, kuźwa? Jakiś dzień tłuka? Nie, to jest inne. To nie był ten sam. Dobra. Wybielacze. Dobrze, acze czyści sracze, proszę bardzo. Będzie zapasik. Jeszcze papiery wartościowe. I co my tutaj jeszcze mamy? Cheerioski mogę wystawić. Dobra. Nie no, jakoś tam ogarniemy ten temat. Jeszcze Cheerioski mogę wystawić. No i mamy cały pion Cheeriosków. Zobaczmy, czy jeszcze się papiery zmieszczą. O, oj. Ktoś by mógł wziąć... No, weź paczkę, panie. Papiru. Papieren. O, pani wzięła, no. Ale pani nie hurtowo, kurwa. Dobra, weźmy tu. Ja chciałem tylko jedną sztukę. No tak, no nie, no dzisiaj to jakiś dzień tłuka jest, naprawdę. To kuźwa, to się tyle osób blokuje. Matko i córko, no chodźmy do lodówki, zobaczmy, co tam się dzieje, bo... A no właśnie. Sushi wymiotło. Weźmy ze dwa małe, weźmy raz, dwa, trzy duże. Co tam jeszcze? Łososia norweskiego, musrakę, to... O, tuńczyka nie ma. Weźmy wszystkiego po trochu. Przesadziłeś. Ty kurna, co to tak? Co to takie drogie tu? Pewnie sushi. Aha, no już nie zdążyłem. Jesus. No nic, no trzeba czekać. No. Ale ponad 2000 mamy. Patrzcie, aha, to jeszcze ja zapomniałem kompletnie o tym, że tu jeszcze mamy te nowe takie rzeczy, nie? Chłopaki już mi zawinęli pizzę spod lodówki. Matko, blondyna. Wiesz, że ja się nie potrafię na ciebie gniewać, ale przeginasz pałę. Och, i jeszcze marudzi. No i jeszcze marudzi, no. Mało, że człowiek pomaga, to ta jeszcze marudzi. Dobra. Towaru za 2000 mam w koszyku. A to jeszcze nie koniec. Tuńczyka nie ma. Tyle to ja wiem. Już tyle jest w koszyku, ale przez zbyt mało pieniędzy nie byłem w stanie tego zamówić. Nie spiesz się, panie. Nie, jeszcze się zablokuj najlepiej, nie? Aczkolwiek wiadomo, że jak już pisaliście, że jak oni już zaczną, to już skończą, nie? Czy to już jest koniec, czy coś jeszcze będzie, panie? To już chyba ostatni klient jest ten tutaj. Także ten. Można zamykać dzień. No. I 54 klientów. No jakoś nie odnotowuję tutaj zwiększonej liczby, ale być może musimy jeszcze poczekać. Od razu otwieram, bo tutaj to tylko steki. Co to tam jeszcze? Zapłaćmy mini ratkę. O kuźwa, ile to tu tych ratek? Wczoraj sprawdzałem, nie było. No, to se towar zamówię. Ach, musimy zweryfikować tutaj te ilości, bo niestety, ale nas najzwyczajniej w świecie na to nie stać.
O. Dobra, chłopaki. Bierta się tam za ten, bo... Tutaj musimy opuścić cenę na 10,50. Znowu by się przydało przejrzeć wszystkie produkty. I znowu nie mam pieniędzy. Dobra, chłopaki, za to, że tak sprawnie, leniwie działacie, to ja wam światło w magazynie zapalę. To tak prezent od szefa. Może byśmy im pomogli. Dużo tego jest. Oj, blondyna, uważaj jak kucasz. Kurde, no. Tu nie idzie się wziąć za robotę. Coś się weź... Ja nie wiem, oni chyba tylko czekają, aż ja się za coś wezmę. Naprawdę, bo to jest taka... To nie jest przypadek. Już takie przypadki... I znowu ty, kuźwa, ty. Albo ci ludzie tacy podobni są do siebie. Dzień tłuka trwa. Dobra, tutaj mamy towar wystawiony, więc bardzo dobrze. Ciucierki, karamelki się tam będą kończyć. Mleko mogę wystawić. Wszędzie po jednej sztuce. Jeszcze mleko mogę wystawić. I jeszcze mleko mogę wystawić. To tak, żeby, kurczę, była różnorodność, nie? I to jest, co to jest? To są steki. Ale czy te steki mi się tu zmieszczą? Tak. Jak najbardziej. Dobra, na chwilę wystarczy. $368 mamy na koncie, ale na całe szczęście wszystko popłacone, więc tam się przejmować tym za bardzo nie trzeba, więc możemy jakiś zapasik tutaj zrobić, powiedzmy. Jezu, jakie to jest drogie. To dwie rzeczy i już, kuźwa, 500, nie? Znaczy dwa rodzaje. Czy ja nie mam racji w tym, co mówię, proszę państwa? No, tylko się za robotę jakąś wezmę, coś zamówić, towar wyłożyć, towar... Zaraz się blokują. Zaraz się blokują, to naprawdę, to jest niebywałe. Ale pięknie to mleko tu wygląda, jeszcze jakby tutaj tak dokończyć. Dobra. Bierzmy takie rzeczy codziennego użytku. Bo to też trzeba zadbać, a nie tylko, że suszy. A skąd ty wziąłeś ryż basmati, jak ja nie zamawiałem? Kurwa, towar z dupy wyciąga, ty. Proszę państwa, czy jakby w ten sposób towar chować, czy to już jest defraudacja? Czy ja mam jakiś ekstra magazyn, o którym nie wiem, choć właśnie odkryłem? Niebywałe. Dobra, spójrzmy na ziemniaki. Ja myślę, że te ziemniaki będą, słuchajcie, lepiej schodzić. A właśnie, że nie. O, masz. Kurna, jaki tu tłok jest. Dobra, masełko jeszcze. To z prypeci tutaj też zamówimy. Chleba nie ma, ale suszy, kuźwa, jest. Idę. Ty gamoniu, ty. Tim, tytim, tytim, tytim. Dobrze, z sercem wszystko w porządku. Jak jajek nie ma? Co ty gadasz? To jak wykupujecie wszystkie jajca... O! No i co teraz? Bardzo proszę tam szybciej płacić, bo ja towar muszę zamówić, to... Pieniądz jest mi potrzebny. Tutaj towar mamy. No niby jakieś soczki jeszcze mamy, to czemu nie są wykładane? Ej, to kurde się nie doczekasz, no. Jeszcze się ktoś pewnie zablokuje. Proszę szybciej tam... Gotowa jest potrzebna, no halo, no. Mietki.
bo nie będzie towaru. Dobrze, jeszcze 244 dolary potrzebne są. Pospiesz się, kurwa. Pospiesz się, widzisz, że tu stoję z tym, kuźwa, skanerem i... jeszcze 117. O, i 33 poziom, proszę państwa, mamy. Także bardzo dobrze, o, może... Aha, nie mogę dorzucić ciucierków karamelki, bo przecież... Już mam 50 produktów. No, ziemniaki wszystkie wyszły. Ale nie, bo mamy tutaj w tym. Mamy już tutaj na liście, także... o! Proszę bardzo. Dobrze, idę. I tak, żeście długo wytrzymali. Dobra. Teraz tak. Cheese parmezan. Dobra. Sraj taśma mi wpadła w ręce, to już się nią zajmę. Czemu nie? Kto wziął ziemniaki? Dobrze, ktoś tam wziął, bo widzę, że są. Co my tu jeszcze mamy? Matko i córko, ile tego towaru? Nie, ja nie mogę w takich stertach grzebać, bo ja się pogubię. Ale to, co wiem, że nie zamawiałem, to tak. Z jakiegoś tytułu te soczki nie są wystawiane, kuźwa. Jajca. O, wezmę jeszcze średnie. To z prypeci to jest do wystawienia. Masełko już się wystawia. Bardzo dobrze. Ty, już 21, ty kuźwa. Ależ ten czas pędzi. No nieubłaganie. O. Ptaki wyszły. Ty, jak to możliwe, żeby kuźwa tak hurtowej ilości kurczaków brać? To nie wiem, to jest jakieś niebywałe. O, przyszła pani kierownik się poprzytulać i pochwalić, że zjadła śniadanko. Co, dobre było, Majuniu? Poczekaj, bo mamy dzisiaj dzień tłuka, Majuniu, i tutaj trzeba pomagać, kuźwa, tym idiotom na kasach samoobsługowych, bo się co chwila blokują, także. Majuniu, a jakbyś ty wzięła drugą kasę i tam ogonem trochę tam... To myślisz, że dobrze by było? Co, piesioru? Tak się cieszy i macha ogonem. Majunia jakby wpadła, zwłaszcza w kurczaki, to tu byłby non-stop deficyt, zarówno w zamrażarce, jak i na magazynie, także... Czysto by było. Tam sanepid by się nie przyczepił o nic, bo wszystko wyczyszczone, wymiecione by było. No, jeszcze wolniej. Dobra, zobaczmy, bo to chyba... Mudzin jest chyba... A, nie. Mudzin i pani Mudzinowa. O ty panie, co tu się... co jak tornado, kuźwa. Wszystko wykupione jest. 1400 dolarów na koncie. Za dobrze nie jest, powiem szczerze. Bieda. Co oni jeszcze mąki za mąkę nie wzięli się? No nie wzięli się, patrz. Nie wzięli się, dlatego że mąka stoi na półce. I dlatego się nie wzięli. Gdyby półka była pusta, to oni w pierwszej kolejności takie rzeczy właśnie uzupełniają, a potem całą resztę. Dobra. Trzeba się ogarniać. Trzeba wziąć i ten towar wyłożyć do reszty. Aha. A w sumie to niepotrzebnie to wykładałem, bo teraz... Dobrze, dam im to tu. Natomiast, jeżeli chodzi o kwestię podsumowania tego dnia, zobaczmy, więcej klientów? A gdzież tam? O, 18 osób produktu nie znalazło. No. To nie jest wcale moja wina. To jest wina tego, że kuźwa za mało pieniędzy mam, no. Wiesz, to się tak nie godzi. Opłaćmy wszystkie rachunki... Co jest, kurna? Aha, bo ja mam dwa kredyty. Jo, cię kręcę, ty. No. Oj, bieda. No cóż, szanowni państwo, musimy to przetrwać. To nie są tanie rzeczy. Jakoś wytrwamy.
Dobrze, tutaj cenę zmieniłem, trzeba będzie przyjrzeć się tym cenom tak ogólnie, więc ciągle namawiacie mnie do muzyki. Ciągle do muzyki namawiacie. Tam czytam te komentarze, no, no nie namawiajcie mnie tak, bo w końcu namówicie, no. I co to będzie? Muzyka będzie wtedy. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.